Także Państwo zobaczą, no, ta nasza szkoła piękna, tutaj na Saskiej, Kępie, w Warszawie, na Pracę Południe, gdzie moja koleżanka Bożena Rossa uczyła dzieci polskie, że Bóg to Jahwe, że Bóg to Jehowa. Ale Państwo zobaczą, no, co praktycznie z tego pozostało. Nic nie pozostało, bo plują na świadków Jehowy. Proszę Państwa, świadków Jehowy nie ma. Na Biblię plują, przecież w średniowieczu to palono Pismo Święte, ludzi z Biblią palono. No dzisiaj, proszę Państwa, te, które tak palą tam, te tęcze też tak palą, tęcze palą. Pod tęcze przyszły same katoliczki na spotkanie ekumeniczne, proszę Państwa, do metodystów, no bo świadków Jehowy to i tak, skoro nie ma w Warszawie, to by nie przyszli, bo też świadkowie Jehowy nie popierają ruchów ekumenicznych łączenia, bo wąska jest droga, która prowadzi do życia wiecznego i niewielu jest tych, którzy ją znajdują, a szeroka brama i przestronna droga jest, która prowadzi do na śmierć. No i teraz, gdyby tam świadkowie Jehowy, gdyby Jehówki tam udały się do tych, proszę Państwa, metodystów, no to przecież podzieliłyby, no, to wszystko z katolikami, a to większość, a teraz Państwo zobaczą, wojna, Arabowie, katolicy, kościoły, setki kościołów popalono, poniszczono. Także co z tego zostało? Ludzie sobie sami gałąź podcinają, na której siedzą. Oto więc, człowieku, jeżeli słyszałeś tutaj od mojej koleżanki, byłej polonistki, w tej szkole słyszałeś, że Bóg to Jahwe, zgłoś się do świadków w internecie. Są w Angloameryce, Białystok. Przyjeżdżają między innymi w takim punkcie jak pod gitarą, nie pod tęczą, tylko pod gitarą, proszę Państwa, pod gitarą, pomiędzy Warszawa Centralna a Złote Tarasy. Zgłoś się, porozmawiaj.